Sama nazwa Ziemniak TV powstała z przypadku. Jak każdy, my też lubimy imprezować. I właśnie przed jedną z takich imprez dzwoni do mnie Ziemniak, mówi: ej stary, słuchaj, ja wchodzę, to będę udawał reportera. Udawaj zaskoczonego, zobaczymy, co się dalej będzie dziać, tak? No Ziemniak zawsze przy sobie nosił kamerę, wszystko kręcił, dokumentował, robił zdjęcia. No i wiadomo, spontanicznie pomyśleliśmy, czemu nie, kurczę. Nagranie numer 1. Robimy malinowe szoty, a Ziemniak po raz pierwszy używa nazwy Ziemniak TV. Cześć, tu Ziemniak z Ziemniak TV. Ponoć to tu skrywa się kapitan Wódeczka. Zobaczymy. O, dzień dobry, pan Łukasz, zapraszam, chodźmy. Dzień dobry, ale o co chodzi? Czy znajdziemy pana kapitana Wódeczkę tutaj? Kapitan Wódeczka, proszę. Kapitan Wódeczka. Witam. Zapraszam. Bardzo serdecznie. Proszę, możemy przeprowadzić, proszę, możemy przeprowadzić krótki wywiad? Tak? Dzień dobry, pan kapitan. Proszę, powiedz pierwsze słowa, jakie pan powie. Szybrówka biała. W najlepszej formie, od rana. Od rana. O, panie redaktorze. O, dziękuję wszystkim. To ta legendarna żubrówka biała, którą kapitan Wódeczka wszystkich potrafi... Operator. Pani operator. Proszę, pijemy. Kapitan Wódeczka, jakie słowa otuchy? Wódka, żubrówka biała. Dziękuję. Jesteś brana pod uwagę, nie spierdol tego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam w cyklu dokumentalnym Gotuj z panem Gorzołką. Zapraszam. Dzisiaj pokażemy wam, jak przyrządzić malinowe szoty. Do przygotowania malinowych szotów będziemy potrzebować żubrówka biała, sok malinowy, limonkę, lód, shaker, jeden kieliszek. Wsypujemy lód. Jep. Wlewamy gorzołkę. Nie żałujemy. Następnie dorzucamy limonki. Również nie żałujemy. Wlewamy soku. Nie za dużo. Szejkujemy. Bardzo ważne jest tutaj, aby dotykać nie całą dłonią, żeby nie przejąć ciepła. Będzie trzeba ciąć tutaj, niestety. A kurwa! Wiesz, to musi wyjść. A tak fajnie było. I teraz po drobnych problemach technicznych mamy przygotowanego, idealnego szota malinowego. Dziękuję i pozdrawiam. Za mało wódki. Odliczaj od trzech.